Hej, cześć, zaczynam tego vloga w takiej domowej scenerii, bo niedawno wróciliśmy z zakupów, ja z urzędu pracy. Skończyłam właśnie staż, więc musiałam donieść wszystkie papiery i dalej, a tu taki mały zwierzaczek, który tu wygląda, to jest nowa przytulanka Nicoli. Jest to Sisi, także ona sobie tu zawsze siedzi, a ja tu piję kawkę. Także idę się z nią pobawić, bo już na mnie krzyczy i odzywam się do Was potem i zapraszam na kolejnego vloga. Także my siedzimy już czas w domu, Arek śpi, będzie na nockę i w sumie leci w tle Bing. Mam nadzieję, że go nie będzie jakoś bardzo słychać. No i zaczynam dla Was takiego domowego vloga, bo dawno czegoś takiego nie było, więc myślę, że będziemy miał czas. W sumie już jest czwartek, ja dopiero zaczynam nagrywać, a w sobotę publikuję, ale myślę, że coś się uda nagrać, bo jutro jedziemy na fajną wycieczkę do Lublina na otwarcie sklepu Reny Julek. Odzywam się do Was po jakimś czasie. Powiem Wam, że mam zamiar nagrać haul z pakutem. Przyszła mi spora paczka. Ja mówiłam. Myślałam, że fajne to są łańcuszki do prasowania. Ale czekają na swoją kolej. Zamówiłam sporo ubranek. I oglądajcie film za 2 tygodnie, bo będzie się działo. Powiem Wam naprawdę szczerą opinię na temat tego sklepu, bo to nie jest absolutnie żadna współpraca, ani nic takiego. Wszystko kupiłam sama. No i będzie się działo. Także polecam Wam oglądać. Ale jak już pojechał do pracy, ja zostałam z mamą. Siedzimy, właśnie zjedliśmy kolację, teraz idziemy się kąpać. Mam nadzieję, że dzisiaj szybko zaśnie, to jeszcze nagram film paznokciowy, którym Instagram, czyli Wy, którzy mnie obserwują na Instagramie, wybieraliście, jakie paznokcie teraz mam zrobić, więc byliście bardzo pomocni. Nie spodziewałam się takiego efektu, takiego, znaczy rezultatu tych odpowiedzi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzę, że troszeczkę mi tak jakby powiększyły się usta, no to. Ja tam przed chwilą swoją słodką papryczkę chili z kanapką i czuję takie mrojenie w ustach. To jest lepsze niż te błyszczyki i tak dalej, bo otrzymuje się na zdecydowanie dłużej niż te błyszczyki i ma większą moc. Także jeśli chcecie, najedźcie się papryczki chili i pomalujcie usta. Ja jestem trochę taka już zmartretowana, bo dzisiaj właśnie tak jak wspomniałam, bieganie po urzędach i tak dalej, dosyć, ale skończyłam staż, także tyle szczęścia, już nie będę musiała się co miesiąc nam pokazywać. No i co? I w sumie jutro jedziemy do Renego Julka. Bardzo jestem ciekawa, jak sklep będzie wyglądał, bo teraz powstaje w Galerii Olimp w Lublinie. Jeździliśmy na dole Eklerka, ale tam jest za daleko od naszej strony, bo my bardziej tutaj właśnie nasz początek Lublina, że tak powiem, to jest Galeria Olimp. Więc bardzo się cieszę, że nie będę musiała całego Lublina przejeżdżać, żeby dotrzeć do Renego Julka, a uwielbiam ten sklep, bo ogólnie obsługa jest tam przemiła, przesympatyczna i nawet na pogawędkę da się tam po prostu wejść i wyjść. My raczej z pustymi rękami stamtąd nie wyjdziemy, ale zobaczymy, co będzie ciekawego. Wiem, że będzie Color Stories, nowa marka, będą ubranka z Little Dutch, coś tam jeszcze. Także zabiorę Was ze sobą i jutro Wam pokażę co i jak. Ten vlog nie będzie długi, bo późno zaczynam nagrywać, ale też się nie miałam po prostu weny wziąć kamery i nagrywać. Nie miałam ochoty, jakoś nie czułam tego. Ostatnio zrobiłam sobie dłuższą przerwę. Nie miałam ochoty po prostu nagrywać. Ale dzisiaj już wracam. Także idę ogarniać to. Idę mało kąpać. No właśnie. I odzywam się później albo jutro. Okej, odzywam się do Was już wieczorem. Mała już poszła spać, ja się wykąpałam. I nagrałam, tak jak mówiłam, haul z pakutem. Jeszcze jedną rzecz, którą miałam z innej firmy. Ale tu wyczekujcie, za 2 tygodnie będzie ten film, także sobie obejrzyjcie. Zapraszam gorąco, bo powiem Wam naprawdę szczerze, co o tym myślę. I tak sobie myślałam, że niedawno mała skończyła 2 latka
I myślę, że dostała bardzo fajne prezenty, które mogą komuś pomóc, bądź kto możecie się po prostu złożyć na taki prezent, bo ona miała w sumie miesiąc prezentów urodzinowych. Także myślę, że wam to po prostu pokażę, dopóki ona śpi, dopóki mi pozwoli, bo jest to fajna, są to fajne rzeczy, bardzo przydatne, bardzo rozwijające dziecko. Także nie przedłużając, przechodzimy. I tutaj wam pokażę już tylną kamerką. To jest kuchnia. Ona została taką od babci kuchnię drewnianą, śliczną, otwieraną. Tu macie tablicę na kredę. Tu wyposażenie to akurat jest nasze, dawne. Tu mieliście tylko garki takie metalowe i takie łyżeczki. Ale tutaj macie lodówkę z pojemnikiem na wodę. Tu wszystko się otwiera. Tu jest miejsce na telefon. Mikrofalówka, proszę bardzo. Tu nawet jest światełko na baterię. Kran, zlew, właśnie jakieś haczyki na te opadki. Tu macie palniki, tutaj nie będę teraz, ale o, przekręca się wszystko. Tutaj jest piekarnik również z takimi, nie wiem jak to nazwać, ale pokrętłami po prostu do ustawiania temperatury. Tu macie szafeczki, tu jest zmywarka, proszę bardzo. Tu jest taki wałeczek na coś, co było w zestawie, żebym pokazała. To jest taki właśnie fartuszek. Także myślę, że to jest prezent bardzo fajny, bardzo trafny, jeśli chodzi o dziecko. Także ja to polecam nawet się złożyć i kupić taką kuchnię. Ona jest bardzo ładna, bo jest drewniana, więc myślę, że to będzie fajny pomysł. Jeśli wasze dziecko uwielbia nosić rzeczy w plecaczkach albo w jakichś torebeczkach, bądź zabiera wam torebki, to myślę, że to będzie fajny pomysł. To są plecaczki. Tu ma taki plecaczek imienny. Jak widzicie, tutaj nie wiem, co ona powsadzała sobie. Zaraz zobaczymy. Przypuszczam, że Monio. Tu macie właśnie dwie kieszonki, tu przy główce i tu w środku. Tu ma właśnie jakieś tam zabaweczki. Te dwa plecaczki są mniejsze, więc te w danym razie bardziej się sprawdzają. Z Psiego Patrolu, Sky i Rocky. I one już też mają takie dwie kieszonki tutaj. Ja je zamawiam na Allegro. Po prostu są wszystkie, jakie tylko chcecie. Tylko tych nowych piesków nie ma. I one kosztowały około 35 zł, więc myślę, że to też fajna rzecz. I moja mała zawsze zabierała mi torebki, wszystkie ciągała. A teraz bierze swoje plecaczki, jakie chce. Właśnie. I po prostu pakuje jakieś zabawki swoje, wszystko co jej pasuje i bierze. Więc myślę, że to też będzie fajna rzecz. Ja jestem zdania, że zawsze fajną opcją są książeczki. Tu ma z naklejkami, akurat ta, no niezbyt, to jest jeszcze takie, to jest dużo rad, porad i tak dalej, bardziej dla rodziców, więc tego tak się za bardzo nie dotyka, ale bardzo fajną sprawą są takie naklejeczki. Tutaj macie różne opcje do wyboru w zależności od wieku i są to naprawdę fajne obrazki po prostu, gdzie dziecko sobie nakleja naklejeczki i mała już wie gdzie co, tylko widzicie, no nawet trafia, także jestem z niej dumna i bardzo fajna książeczka to jest. A jeśli mowa o książeczkach, to przejdziemy sobie do takich trzech pozostałych, które myślę, że są fajne. No, Psi Patrol jest na topie, więc tutaj od cioci dostała taką malutką z liczeniem, nauką liczenia z nowej części Psiego Patrolu. Myślę, że bardzo fajny prezencik i zwłaszcza, że to są pieski, co mała uwielbia, więc to jest świetna sprawa. Dalej książeczki z okienkami. Książeczki z okienkami bardzo mała teraz zaczęła robić. Tutaj z książeczki sobie nakleja karuszka, ale dobra. I tutaj właśnie ona sobie może otwierać i ma frajdę, więc zanim ona to otworzy, to ja zdążę przeczytać.
Fajna sprawa, naprawdę. Jeśli chcecie zainteresować dziecko, to zerknijcie na książeczki z okienkami. Kicia Kocia ma też taką serię, więc to są bardzo fajne książki. Dalej ma Pucia. Pucia już ten większy taki, chyba jest A4, albo nie do końca, ale większy niż te, co kiedyś wam pokazywałam. I tu już mamy więcej słów, więcej obrazków. To jeszcze mnie ciekawi, ale fajna rzecz, myślę, że na pewno się zainteresuje w najbliższym czasie. Dalej wszelkiego typu układanki, puzzle ze zwierzakami, to zawsze będzie na topie, bądź z ulubioną bajką. Tutaj od 1,5 roku mamy taką grę. Mała, no nie za bardzo jeszcze jest zainteresowana tą grą, pomimo tego, że to jest bardzo łatwe. No to nie, no ona ma dopiero 2 latka, więc jeszcze troszkę, ale to są bardzo fajne zwierzaczki. Jednego nam brakuje gdzieś, gdzie go wsadziła koale, którymi uwielbia się bawić. Więc to jest też taka fajna opcja, bo to jest bardzo fajna opcja, bo dziecko najpierw może przytulać te maskotki, jakieś dźwięki wydawać, jak robią zwierzaczki, a później przechodzi do gry, więc będzie na dłuższy czas. I myślę, że to jest fajna sprawa. To jest firma Dieko. Tak to wygląda. A druga układanka to już są puzzle. Puzzle bardzo lubi i jest teraz na fazie układania wszystkich puzzle, jakie mamy, więc to jest Dieko i to są takie puzzle właśnie, trzy obrazki i one mają właśnie takie duże kształty i one nie są takie standardowe, tylko różne właśnie tutaj wiecie, powycinane, więc dziecko ma troszkę więcej czasu na układanie tego, więcej czasu jej to zajmuje, ale też bardzo fajne. I kolejna rzecz, z racji tego, że moja mała, nie wiem dlaczego, ale u babci spodobały się kosze wiklinowe, więc został taki swój różowy kosz wiklinowy do noszenia. Nie wiem, wiecie, to jest może dla kogoś dziwny prezent, ale ona naprawdę uwielbia kosze wiklinowe. Ona w tym nosi wszystko, miski, zabawki, butelki, wszystko co się da, więc to jest naprawdę świetna rzecz i przynosi wszystko co się da. I jeszcze jedna rzecz, jest to taka fajna lala grająca, nie będę teraz uważać, bo już jest późno, w kołysce, jest tutaj z kocykiem słodkim i podusią i też dziecko uczy się tutaj, wiecie, opieki nad lalą, daje lula, daje jej monia, butle, więc też taka fajna opcja, myślę, że dla dziewczynki, żeby o czymś zająć. No i w zasadzie to większość prezentów takich, które mogę wam teraz pokazać, bo dwa mam w garażu, są to jeździki i pojazdy, które jak nie zapomnę, to wam w tym vlogu pokażę, mam nadzieję, że zdążę, a jeśli nie, to dajcie mi znać w komentarzu, jeśli kogoś to interesuje, to w następnym vlogu wam o tym wspomnę, bo jeden to jest niestety nie wypał kompletny, bo nie chce nam siąść do niego ani nie chce nam do niego w ogóle siąść, nie chce się tu bawić, płacze i no cóż, ale tak, to są takie pomysły, które moim zdaniem są bardzo fajne, bardzo trafione, jeśli chodzi o takie malutkie dziecko, bo ono zawsze jest tym zainteresowane, no ubranka wiadomo, ale to bardziej odciążyć o rodziców. A jeśli chcecie naprawdę zrobić jakiś prezent dziecku, to myślę, że to są fajne rzeczy. Nie będę wam pokazywać tego, co ma już, bo już kilka takich fajnych zabawek wam pokazywałam. Ale gdybym chciała to pokazać, to jest naprawdę mnóstwo po prostu. Ona ma raz, dwa, trzy, trzy półki. Znaczy nie, przepraszam. Jedną dużą komodę i jedną taką komodę z IKEA, którą wam kiedyś w filmie pokazywałam. Plus jeszcze stoi na meblach, więc po prostu ma tego za dużo. W tym dwie półki w regale to są książeczki. Ale ona uwielbia, po prostu uwielbia. Ona może siedzieć w książeczkach, w puzzlach, właśnie w
No, także to są takie prezenty bardzo trafione, jeśli chodzi o nią. Dobra, ja na razie kończę. Widzimy się jutro. Już albo naprawdę się szykuję, szybki makijaż i później już w ranym ruchu. Hejka, witam się z Wami już następnego dnia i zaraz zaczynam się szykować do Lublina. Właśnie idę sobie zrobić makijaż, wypiłam już kawkę i zjadłam ciacho. Wczoraj robiłam takie dobre, coś na zasadzie Snickersa, ale ja to połączyłam. Bezpieczenia, herbatniki, kajmak, mascarpone, śmietanka i batoniki. To wyszło pyszne, słodkie, ale do kawy gorzkie idealne. Także jak nie zapomnę, to dzisiaj albo jutro Wam pokażę wieczorem. A teraz lecimy się razem szykować. Ja już sobie pomalowałam jeszcze tak środek powieki i środek powieki, do środka powieki użyłam chyba mówiczego, bo nie było to z żadnej paletki z cieniami, tylko użyłam tego tutaj cienia z paletki Kitulca rozświetlaczy, takich ciemniejszych, to jest paletka Base. No i teraz przechodzę sobie do malowania oczu. Ostatnio tego Wam mówiłam o tym tuszu. Nadal go testuję, zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądał efekt po. Tak wygląda przed. No i tak po. No jest różnica, ale to nie jest spektakularny efekt. Także nie za bardzo. Kontynuuję makijaż tak szybko, żeby nie przedłużyć. Odzywam się do Was już wieczorem. Jest godzina około 20 i my dopiero wróciliśmy tak naprawdę. Trochę będziecie nie stać, ale nie będę odpowiedzieć. Szczerze mówiąc, to też będzie źle. No nie mam. Nie mam za bardzo gdzie. Musicie wybaczyć, ale tak jak Wam wcześniej mówiłam, warunki mam takie, jakie mam na razie, więc no przechodzę do zakupów. W ranym roku coś tam bym nagrałam, ale nie wiem, czy to puszczę, czy nie, bo tak naprawdę nie było ludzi w tym momencie, kiedy my byliśmy
No i tak dziwnie mi było, bo tam się jest bardzo miła obsługa i od razu podchodzą, więc no wiecie, nie za bardzo miałam jak. Zacznę może od prezentu dla mojego chrześniaka. Tu mam właśnie taką i kupiłam mu coś takiego. I pan mi powiedział, że to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ budują dzieci sobie po prostu sami taki samochodzik. Może być w dwóch wersjach, jak widzicie, taki lub taki. Mamy taką wkrętareczkę i potem za pomocą tej wkrętarki to jest zdalne sterowanie tym właśnie samochodzikiem. No i za to zapłaciłam 139 zł. Od razu sobie za pamięci oderwę metkę. Ale to jest prezent dla mojego chrześniaka. Op. Nie sobie leży, zaraz to schowam. Dalej przechodząc, mała sobie wybrała takie fajne, sensoryczne puzzle z firmy Janot. One te są akurat ze zwierzaczkami, te się najbardziej spodobały, więc te po prostu sobie wzięła i one kosztowały 92 zł. Są takie duże, więc myślę, że zaraz je otworzymy i zobaczymy, czy będzie się bawić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to tak naprawdę to, co ja pojechałam, bo widziałam, że już u kilku osób, jak u mała się tym bawiła, czekajcie, bo tutaj mój zakup. To jest właśnie taka układanka z takim młoteczkiem i ona wygląda tak, bo już musieliśmy w sklepie o czymś zająć, więc sobie wbijała. Tak to wygląda. To jest Little Dutch. Macie w dwóch czy trzech wersjach kolorystycznych, więc my wybraliśmy taką i ona kosztuje 75 zł. Więc to jest to. No i właśnie do tego macie taki młoteczek, więc to jest zestaw. Przechodząc dalej, wstała szału na punkcie kidzikoci, więc wzięłam mi taką małą, bo już ma tyle tych maskotek, że unikam kupowania jej maskotek, ale wzięłam mi taką malutką. I ona kosztowała 50 zł, więc myślę, że taki słodziak mały jej się przyda, będzie przytulać. Lecimy dalej. Wzięłam jej na próbę sól do kąpieli, taką malutką. Tak to wygląda. O! Bardzo ładnie pachnie przez papier i ona jest wegańska, taka bardzo delikatna dla dzieci, więc to jest zapach o malin. Z naturalnym olejkiem eterycznym z palma rossa otwiera serce i wyzwala pozytywne uczucia. No i tak to wygląda, więc tutaj wziąłem na próbę. Dalej, pomimo tego, że ma zestaw takich samochodzików o wiele większych, cztery chyba sztuki, to bawiła się w sklepie takim samochodzikiem, więc jeden jej wzięłam. Wzięliśmy taki malutki i on kosztował 40 zł, taki, który wiecie, jedzie najpierw do tyłu, potem go się puszcza i jedzie dalej. Tak wiecie, o, nie wiem czy on, nie, tutaj na to się nie będzie. Ale te samochodziki z B-Boxa są bardzo fajne, są małe i duże, więc no, niech ma. On bardziej ze samochodzikami niż z lalkami. I tutaj mam jeszcze jedno puzzle, Pucio. To jest takie drzewko. Także zobaczymy, może się też sprawdzi. I te puzzle kosztowały 35 zł. Także tak to wygląda. I to wszystkie zakupy z rannego Julka, po to pojechaliśmy. I w sumie powiem Wam, że asortyment jest bardzo podobny niż na Zana, ale jest sklep bardzo mały. Więc myślę, że po większość rzeczy no i tak będziemy się jeździć do Zana, chyba że to się rozbuduje. No jest Color Stories, ale były te rzeczy, którymi akurat ja nie byłam zainteresowana, bo nie było ręczniczków i większej pościeli dla przedszkolaka, więc niestety. Ale wiem, że to podobno ma być domówione, bo jeszcze to było po prostu otwarcie, ale jeszcze cały asortyment nie jest dostępny. Także myślę, że tak i tak będziemy tam zajeżdżać. I dalej moje zakupy. I teraz moje rzeczy, kupiłam parę rzeczy kosmetycznych, które Wam pokażę. To złapałam po prostu tak na szybko, bo mi zabrakło, bo już byłam marudna. Wzięłam też rzeczy dla zakupów. Także już Wam pokazuję, co wzięłam.
Mam jakieś trzy próbki, cztery w zasadzie, z natury, które dostałam. O. Dalej wzięłam krem do twarzy do cery mieszanej. Tak on wygląda. Wzięłam sobie na próbę rewitalizacja serum olejowe. Tak to wygląda. Dalej. Okej, okay, bo mała mi przyszła, więc tak. Tak wygląda kremik. I powiem Wam, że nie widziałam tego wcześniej, ale to serum jest z herbapuru. I w środku ma takie kwiatuszki. No moja kamera, no to wiadomo. To nie jest to. Ale nie może to zobaczyć, że w środku ma kwiatuszki, więc to będą te rzeczy. Te próbki też, bo kupiłam sobie w Rossmanie krem z Numé, multiaktywny krem pod oczy. I on wygląda tak. Teraz zobaczę, bo nie wiem jaką ma końcóweczkę. Aha, to jest taki zwykły wyciskany kremik, więc spoko. Pojemność 15 ml. Okej, będę testować, bo mi się po prostu wszystko ukończyło. Wzięłam jeszcze sobie z Botanic Skin Food nawilżająca pianka do mycia i do makijażu. Aloes się. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurczę, tak to jest robić zakupy na szybko. Tu mam odmładzająca esencja do twarzy. Każdy rodzaj cery również dojrzała. Porzeczka, liść morwy białej. Jak to się nakłada? Przetrzyj skórę twarzy i szyi dekoltu płatki nasączoną esencją lub puszkami palców. Wklep w skórę jedną dozę. Może być stosowana samodzielnie lub jako baza pod krem. Spoko. Przetestuję sobie. Mam ulotkę. I dalej, jeśli chodzi o kolorówkę, no to byłam na stolisku Golden Rose i wzięłam sobie maskarę silikonową, tym razem taką wydłużającą po prostu rzęsy. To jest Dramatic Lashes Night Black Mascara, więc zobaczymy, jak ona się sprawdzi. I wzięłam coś bardzo polecanego przez wiele osób. Nie jest to ten taki sławny olejek, co dostępuje olejek z Klinika chyba. Więc wzięłam jeszcze taki, ja mam o zapachu cherry. Jeszcze mi coś w oko wpadło. Dobra, nieważne. Bym sobie go otworzyła. Otworzę go i przetestujemy. Mamy wielki aplikator. Fajny. Przypomina mi takie kiedyś kupowane olejki za dzieciaka, że tylko mogłeś mieć balsam i w ogóle się nie malować, także to tutaj mam jeszcze puder z Vibo Fixing Powder i kupiłam sobie z Miss Sporty podkład, jakaś nowość, więc z chęcią go przetestuję i wzięłam sobie bronzer i highlighter. Tak to wygląda. Fajne jest to, że to jak Wam się skończy, to możemy sobie to wyciągnąć i kupić po prostu sam wkład. Mała przeszkoda. Jeszcze dla zwierzaków kupiłam pastę odkaczającą dla mojej kotki. Tutaj jakieś przekąski, kaczuszka i łapki kurze dla psów. Lecąc dalej, mała sobie w smyku dopadła taki kubeczek, bo jest cici. Więc wzięłam jej do picia. Taki malutki, on kosztował nie wiem ile. 12,99. Spoko. Na działkę i do ogrodu, do drzew. Zwita się dużo rękawiczki. Także moje zakupy. Handem i tu chyba jest smyk. Szczotka do butelek. Bruza dla małej. 92 rozmiar. Kolejna bluza 92, taka czerwona ze smyka, zwykła. One były na promce jakieś, także wzięliśmy. W H&M-ie wziąłam sobie taką kieckę czarną, zwykłą. Do tego Alex sobie wziął skarpetki. I jeszcze taka
kiecka. Zwykła taka obcisła, tutaj w górę ma w koronkę. I jeszcze jedna czarna też obcisła. Taka zwykła na ramionczka. Także tak to wygląda. No i w zasadzie w Sinsaju to już nic takiego, z tym samym skłonią praktycznie. Także kończę tego vloga, dziękuję, że byliście ze mną i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, budko, cześć!